Witajcie kochani telewizowie oraz ci, którzy oglądacie nas na YouTubie w kolejnym odcinku serii Tylko Słowo. Przygotowaliśmy dla was kolejną frapującą Ewangelię, w której Pan Jezus naucza z mocą, tak jakby ten, który ma władzę. I to wszyscy widzą. Chrystus, który jest nauczycielem, pokazuje nam tak naprawdę, o co w tej Ewangelii chodzi. To znaczy, że On chce nam przekazać coś bardzo ważnego. I pytanie od razu konkretne na wstępie. Czy czujesz się uczniem Jezusa? Czy rzeczywiście to słowo, które On kieruje do ciebie, jest dla ciebie ważne? Czy słowo Chrystusa ma władzę w twoim życiu? Czy w ogóle traktujesz poważnie Chrystusa, Kościół, Jego przykazania? Bo ci, którzy słuchali w synagodze Pana Jezusa, to wiedzieli, Jemu zależy. On ma władzę. Zostało to zapisane, udokumentowane w perykopie ewangelicznej. Z naszego doświadczenia wiemy, że najlepszy nauczyciel jest ten, który wymaga, który stawia naprawdę wysokie wymagania, który nieraz ciśnie, można powiedzieć językiem młodzieżowym. I pytanie, czy Jezus, który naucza, ma dla ciebie, czy ma w twoich oczach autorytet? Czy ma to, że to słowo, które mówi, jest naprawdę ważne i cenne? Ta jego nauka, ta jego treść Ewangelii. Jeżeli traktujesz Boga, Chrystusa, jako osobę z autorytetem, z władzą, automatycznie gdzieś w twoim sercu, w podświadomości rodzi się pewna waga, dostojeństwo dla tego, co usłyszysz w kościele, co usłyszysz od kapłana przy kratkach konfesjonału, czy też gdy rozmawiasz z innymi, z dzieckiem, ze współmałżonkiem o sprawach związanych z religią, będziesz czuł, że to jest ważne, że to jest takie namaszczone, poważne. Bo to słowo, to nauczanie, które mówi Jezus do ciebie, jest odpowiedzią na dziś, na teraz, do twojej historii życia, do tego, co przed tobą. I pytanie, czy masz postawę ucznia, zasłuchania, postawę pokory wobec autorytetu, nie pychy, nie tego, że ja wiem lepiej, że ja znam lepsze rozwiązania, ale zaufania najlepszemu nauczycielowi, Jezusowi Chrystusowi. Gdy wsłuchujesz się w głos Chrystusa, to go w ogóle dostrzeżesz, że to jest to słowo z mocą. W tym szumie medialnym otaczającego świata wyłapiesz to, co jest ważne, bo On mówi z autorytetem, z mocą, z władzą. Czy masz pragnienie też słuchania? Czy masz pragnienie rzeczywiście być uczniem, czyli tym, który nieraz do końca nie wie? Nie bój się tego, że nieraz nie rozumiesz, że nieraz coś jest za trudne dla ciebie, że nieraz nauczanie Boże jakoś przekracza cię, że nie jesteś w stanie. Bo Jezus jest cierpliwym nauczycielem. To Jego Słowo to jest pewien proces też, żeby w naszych sercach zagościło. Gdy rodzą się w twym sercu wątpliwości dotyczące wiary, może jakieś pytania, na które nigdy nie uzyskałeś odpowiedzi, warto samemu najpierw poszukać. Czy to w internecie, w goglach, czy też samemu poszukać w Ewangelii, gdyż tam Chrystus z władzą występuje. On ma odpowiedź na każde pytanie. Następnie można zapytać się osoby, która w naszych oczach powinna się znać na tym temacie. Może kapłana, może jakąś osobę starszą, doświadczoną, jak ona coś rozumie, by nam wyjaśniła wątpliwość. Ale pamiętaj też, że Jezus jest indywidualnym nauczycielem, który tak bardzo indywidualnie do ciebie podchodzi. Masz indywidualne nauczanie właściwie na modlitwie. To tam się otwierasz na działanie Ducha Świętego, który daje ci odpowiedź, daje wskazówki, posyła tych aniołów, o których nieraz mówimy, tych dobrych ludzi, którzy cię kierunkują na to Bożą odpowiedź danemu słowu. Bardzo ciekawie dotknąłeś indywidualne nauczanie, nie zdalne, tylko indywidualne. Pan Jezus traktuje każdego wyjątkowo, jako ten nauczyciel. Mówi do ciebie słowo pełne mocy. Czy ty je usłyszysz? Czy wyłapiesz to słowo? Czy je przyjmiesz? Czy w ogóle chcesz słuchać swego nauczyciela? Czy też dystansujesz się od niego? Nie bój się być uczniem Pana, nawet tym, który czasami jest niegrzeczny,
bo On nawet z największymi grzesznikami, z tymi, którzy siedzą w ostatnich ławkach, świetnie sobie radzi. Radzi sobie także z tymi dobrze, którzy są blisko ołtarza, którzy szukają pogłębienia, którzy chcą od życia i od religii, od Ewangelii, od rozmowy z kapłanem, z innymi ludźmi, czegoś więcej, którzy poszukują więcej, mocniej, głębiej do spodu. Pięknego tygodnia. Niech Bóg Wam błogosławi. And I'll prove it's not enough.